Do biegu, gotowi, start. Ponad 6 tysięcy zawodników w sobotni poranek zmierzyło się z 5-kilometrowym dystansem na wrocławskim stadionie olimpijskim. W pocie czoła i z ogromnym zaangażowaniem i determinacją przekazywali to kolejnym pracownikom swoich firm sztafetę. Wszystko po to, by nieść pomoc innym. Każda firma może wystawić dowolną liczbę drużyn. W drużynie biegnie 5 osób i jest to sztafeta. Czyli każdy zawodnik biegnie 5 kilometrów, jedno okrążenie, po czym przekazuje pałeczkę kolejnej osobie z drużyny. Jak co roku Fundacja Everest, która jest organizatorem biegu, wybiera podopiecznych, którym przekazywany jest dochód z wydarzenia. W tegorocznej jubileuszowej edycji biegu firmowego we Wrocławiu zebrane pieniądze zostaną przekazane na leczenie Krzysia i Doriana. Zbieramy na rehabilitację, na leczenie chłopców i na sprzęt medyczny, który jest im potrzebny. Nasza fundacja przyjęła do tej pory już 12 podopiecznych. Przekazaliśmy na cel charytatywny dzięki właśnie biegom firmowym, które organizujemy, 215 tysięcy złotych. Pokonanie 5-kilometrowego dystansu w dobrym czasie to nie lada wyzwanie, dlatego uczestnicy biegu do dzisiejszego wydarzenia przygotowywali się długo wcześniej. Przygotowywaliśmy się indywidualnie, ale wiadomo, napędzała nas zewnętrzna rywalizacja. Każdy z nas wrzucał po każdym treningu wyniki innym, chwalił się tym, jak dobry wykręcił czas i to nas właśnie nakręca. I no nie ukrywamy tutaj, przede wszystkim liczy się ta pomoc, ale również nawet nie jest tak ważna rywalizacja z innymi firmami, w tym biegu firmowym o sam puchar, tylko nasza rywalizacja wewnętrzna. Kiedyś biegałem maratony, więc jakby bieganie mam trochę we krwi, ale przyznam szczerze, że od 3 lat nie robię właściwie nic, więc od kiedy postanowiliśmy w firmie, że startujemy, to trochę musiałem się rozruszać, ale myślę, że jakoś dobiegnę. Jedni urozmaicali swój bieg na różne sposoby, inni korzystali z dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów na Corporate Games. Pokonanie biurowego toru przeszkód z kubkiem wody pomiędzy kserokopiarkami też nie należało do najłatwiejszych zadań. Corporate Games składa się z 3 stref, są to 3 konkurencje. Jedną z konkurencji jest bieg z przeszkodami, tak zwany office bieg z przeszkodami. Drugą konkurencją jest spacer informatyka, natomiast 3. konkurencją jest feedback. Na mecie na zawodników czekały specjalne medale, jednak satysfakcja i radość zniesienia pomocy chorym dzieciom była dla nich największą nagrodą. Bieg odbywa się cyklicznie od 2013 roku. Kto nie zdążył pobiec we Wrocławiu, może jeszcze dołączyć do uczestników w czerwcu w Warszawie. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.